Ale ma długie, to ten, co ma największe rogi, ten jest... No mama, ten kim jest? Powiedz no. Rogaczem. Rogaczem? Rogaczem? No to zależy od ciebie, rogów mama. Jeszcze nie ma. To zależy od ciebie. Rogów nie widać. A nie widać też? Nie ma. Nie ma? Zobaczcie te pierwsze rogi. Tam będzie mogło być teraz. Teraz będą kolce. Oj, psik, chusteczkę chcesz? O, patrzcie te rogi. Ja bym chciał, wiecie, jakiego zobaczyć jelenia? No, jakiego? Tego z tymi największymi rogami. Rogę, patrzcie. Tak, ale teraz mi powiedzcie tak, dzieci. Jak często jelenie te rogi gubią? No, bardzo. To znaczy jak bardzo? Określ to w czasie. Ile to jest czasu? Zdjęcie zrobię, co? Stańcie koło tego, Jeremiasz. Zwykiem chyba, co? No, zwykiem. Co roku. Co roku? Co roku. No, mama nie wiedziała. Dlaczego one te gubić? Ja was ustawię i wiecie, będziecie mieć. Dlaczego one muszą gubić? Bo niewygodnie jest z takimi rogami chodzić po lesie. Te rogi są tylko do walk o samice. Właśnie. A tak? To jak on by biegał po tych krzakach? Dajcie mi kodełku, patrz. Tata, tam są rogi, tak. Wiecie, przy rogach, dobra? Nie, nie. Tak, tak. Czekaj chwilę. Pięknie. Odkrywcy. A ty tutaj ten kapelusik na odwrót masz. Najbardziej mi się podobają tak, te ma takie być. Bytce. Te. To są od łosia. Łoś, no właśnie. Takie łopaty to są, łopaty. Łosia. No, co? Chodźcie. A tu do ptaski. Chyba mi czuć. A tu do pipi. No akurat tam widzisz, ludzie nie mogą wchodzić. A tam co jest za tym? Tam coś już jest. Ja coś tam widzę. Nie wiem co tam było, nic chyba. Ja już co. O, ten ma te rogi. Renifery. To będzie dobrze. Co? I teraz byś takiego w lesie spotkał? W czakach by ci wyskoczył? To już masz dość. Uciekał, co? Ale pięknie. Piękny. To mam zdjęcie zrobić. I językiem jak piję. A stacie tak, że mogę wam zdjęcie zrobić. Jeremiasz, obróć się do mnie. I widzicie, on ma, na tych rogach takie włoski. To słabo widać. No. Zrobię wam zdjęcie, to sobie zrobię. Bliżej. Tak, jeden miar. Wielki. No, ten jest wielki, ma takie parę. Ma takie włoski? Czekaj, czekaj. A ty go widzieć? No ma. Dobra, to nie przeszkadzam. Widzisz? A to jest jeszcze ona chyba, nie. On. Co, Ignaś, boisz się? Wow, ale duże. Ale nie się to oddaje. Duże? Mhm. To było, żeby oko wyjrzeć. To jest ciacia i stańcie tutaj, żeby było jak porównać z wami. Stańcie tutaj, nie robię, obróć się. Bo nie chcę obracać. No obróć się, nie to bo mi go zaczęło. Piękne. No, bardzo piękne. Ci już się nie boją przetrasować, nie bym się no. Bała. Oj, powoła, patrz. Chapnie będę po kamerze. Piękne, żeście są piękne. No piękne, no. Ale bycze rogi. Piję wodę. No chodźcie, chodźcie do mamy, idziemy. Wow, fajny. A ty nie widziałeś, że takie... Mi się podobał. Mega. A ty nie widziałeś, że takie zwie na świecie? A tu leżą inne, patrzcie, widzicie? Same samice jego. Samice od niego, nie? Tam młody nie ma, tak tam leży. No, no, młody tam też jest, tam dalej, widzicie? On ma takie cętki jeszcze. Kto to tak robi? To mi się podobało, mnie to zdjęcia zrobić. To był syberyjski.
Przez to on miał te rogi ocieplane takimi włoskami, żeby mu nawet w rogi nie było zimno. Zamknę. Co tam będzie? Taki duży wybór. Tu nic nie widać. Tu jest tam? Jedna. O, jest. Ale jedna tylko chyba. A bo tam z drugiej strony będzie widać, będzie szli. Tu macie, widzicie, rogi. Tam nie ma, tam jest tylko park jakby. Ale tu nie będzie ciekawego. W otwartym terenie. Sprawdź, czym się różni ubarwienie zimą i latem. Ale jak się to sprawdza? Co? Aha, widzicie? To jest taka skóra. No. I tu jest chyba lato, a tu będzie zima, patrzcie. Więcej. Widzicie to? No. Możecie to dotknąć, jak chcecie. U piesków jest tak samo. Tylko wiecie, że to jest ze zwierzątka. No, dotknij to, spróbuj. No. No. Takie włosy ma. I to kiedyś żyło, to zwierzątko umarło i potem mu to wytnij. Teraz tutaj dotknij. Co? A z jakiego zwierzątka to jest? Z jakiego zielenia? Tak, tak. Co, Ignaś? Chodźcie. Tam będzie coś ciekawego. Ignacy. Wow. To masz się dobrze czuć. No to teraz... Dotykaliście nawet dzikich zwierząt. I co, głowę przewacie? Z drugiej strony? Ja nie. A to... Niżej. Niżej? O tak, rób zdjęcie, Jeremiasz. Ale jelonek, czekaj. No, Jeremiasz, zdjęcie mu rób. Ale jelonka mamy ładnego. Jaki ładny. Popatrz do góry bardziej, główkę tak daj. O, rób mu fotę, no. Idź do tyłu trochę, Jeremiaszku. Czekaj, Jeremiaszek musi iść trochę do tyłu. Chodź tutaj, chodź. Tu do tyłu, tu. I teraz mu zrób zdjęcie ładnie, bo teraz będziesz go więcej widział. A tam by to zwierzątka parki, tak by było. Pięknie. Dobrze, idziemy teraz dalej. Teraz już będziemy mieli.